troszkę, zróbmy miejsca. Uszanujmy dziennikarzy! Nie wolno rzucać dziennikarzy, oni są z nami! Oni chcą nas pokazać w dobrym obrazie! Nie wolno w dziennikarzy rzucać! Pamiętajcie o tym! A jak Esbek jest, to dziennikarz Esbek jest wykręcony! Ha, miał zanotowanie! Że mamy przywileje. My powinniśmy mieć pensje, a nie przywileje. My nie powinniśmy mieć talonu polami, ile my pieniędzy zarabiamy w tej firmie. A tak prawdę mówiąc, to za naszą ciężką pracę dostajemy miskę ryżu. Ale żeście nie mogli się tam dostać. Jest firma, nie grupa polityków. Wprowadzając dyktat i szykany wobec pracowników i zwalczać związki zawodowe, które funkcjonują od wielu lat tutaj. Z związkami kontakt mam, niby wiem i niby znam. O co walczą? Czego bronią? Za porządkiem jakimś gonią? Po co Słupsk i Elbląg mieć? Stworzę racjonalną sieć. Szklane wrota was witają, pracę na pół roku dają. Później w oszczędnościach rama już nie będzie was w mych planach. Przyjdą spłaty rat kredytu, jakiś wyjazd do Madrytu. Raz zrozumieć pracowniku, jesteś już na celowniku. Witam was serdecznie. Dialog społeczny. O normalny, uczciwy dialog między pracodawcami. Jednotną zamieniał złoto. No i akurat... Z rejonu toruńskiego energetycznego tutaj, jak również z regionu toruńsko-włocławskiego Solidarności. Po raz kolejny przyjechaliśmy, żeby bronić pracowników i firmy przed tymi szkodnikami z tego szklanego budynku. Solidarność Energetyki z Torunia i Solidarność Toruńsko-Wrocławska zawsze będzie z wami tam, gdzie trzeba bronić pracowników. Zawsze będziemy. Dziękuję. Nie miała wyjścia, to potrzeba jest pozwolenie.
pozor!